Witamy wszystkich serdecznie, Ania i ja, Adam. Jesteśmy, który dzisiaj jest, Aniu? 23. A właśnie, to jest trzeci miesiąc, kiedy wstawiam te filmy. W każdym razie jesteśmy w kierunku Bobrowniki. Nie powiemy niestety, gdzie dokładnie, ale mamy pierwszego prawdzika i zapraszamy wszystkich na film. A zaraz wam pokażę, jak. Trzymajcie się ciepło. Hej! Właśnie. To jest ten mój ulubiony lasek na te ładne prawdziwki. Co prawda ten nie jest ciemny, ale fajny. Nie ten taki mocno brązowy. Super. O, widać, że jest w miarę świeżutki. Fajny. I piasek na piasku. No to zapraszamy dalej. Dzisiaj będzie się znowu działo. No idziemy dalej na tym fajnym moim ulubionym miejscu. I Ania ma też swojego. Bardzo podobnego do mojego. Też widać, że zdrowy. Ale fajne grzybki. Piękne. Aniu, oddam ci komisyjnie. Proszę. Dziękuję. Czyszczenie. O, właśnie. Po jeden. Ale tutaj zauważyliśmy, że mają takie jaśniejsze te czapki. A za chwilę idziemy w takie miejsce, gdzie mają mocno brązowe. Mam nadzieję, że takie znajdziemy. Kogo pozdrawiamy, Aniu? No, wszystkich. Grzyby Podlasie. Wszystkich moich znajomych. Właśnie, rodzinę też, tak? Przyjaciół, rodzinę, córeczkę kochaną. O, właśnie. Wnuczki. No, niech oglądają Zięcia i... Zięcia też. O, czy nie podpadł nigdy? Nie, no co ty. Mam jednego i najlepszy. Dobra, super. I wnuczki też, tak? A wnuczki to są najukochańsze dziewczyny. Właśnie, i wszystkich pozdrawiamy. Wszystkich pozdrawiamy, którzy kochają grzyby. Wybierajcie się na... do lasu. Trzymajcie się ciepło. Idziemy dalej. Tutaj mamy takie swoje miejsca. I teraz szukamy tego trzeciego, bo Ania znalazła... O, ma. Zaczynamy robotę. Teraz trochę Ani trzeba ponagrywać. Wszystkich nagrywam, Ania tak z boku. A już. Zobacz, jaki fajny. Malutki. Ja bliżej powinienem kamerę. Nagrywamy, a potem będziemy ciopać. O, Ania. Jak możesz, weźmiesz następne? No bo tutaj zapraszamy was na spacer po lesie. Taki spacer to ja lubię. Jeden, drugi, trzeci. Tutaj Ania zostawiła tą rękawiczkę, żeby... No właśnie. A ten to taka byczułka fajna. Mój ulubiony rozmiar. Chociaż tamten jest chyba taki idealny dla mnie. Ale fajny. Ojej, kształt super. Dobra, mamy następnego pięknego. Ale super, ale... Świetnie. Jaki jestem piękny. Ale ten chyba, co teraz będzie na koniec, jaki będzie najładniejszy. Piękny? To ja idę z drugiej strony. O, spójrzcie jak klocek. Jejku. To jest mój grzyb. Roxy, jak będziesz to oglądała, to na takie mnie zabieraj następnym razem. Żartuję. Dobrze, to już mamy 3, 4, 5. Chwilkę. Kocham ten las, naprawdę. On jest idealny na te prawdziwki piękne. Właśnie te ciemno-brązowe. O, mamy następnego, tego ciemnego. Ania weźmie, a ja tutaj znalazłem takiego... Jeszcze masz następnego? Nie. Znalazłem, po prostu leżał. Ktoś go albo przewrócił, kopnął, albo wypadł z koszyka. Co jest bardzo prawdopodobne też. Bo taki, nie? No. Są taki jakby. Zobacz, ten jest twój, jest trochę ciemniejszy, ale ładny też. Super sprawa, takie prawdziwki zbierać. Dla mnie bajka. Już mamy 7. Ostatnio tutaj znaleźliśmy 11 z siostrą. Drużynę piłkarską. A tam dozbieraliśmy do 25. Więc trzeba rekord pobić oczywiście, nie? Właśnie wróciłem na to miejsce, gdzie znalazłem takie dwa czerwone fajne. One nie były... chyba jeszcze sosnowe, ale koło tego muchomora dalej stoi. I to jest też dobry moment, żeby wam powiedzieć, bo ostatnio bardzo dużo było wyświetleń. Podziękować za te wyświetlenia, komentarze, lajki. To jest bardzo miłe. I zapraszam do oglądania też shortsów. Ale widać, że świeżutki shortsów i starszych filmów, bo one też są mega fajne, naprawdę. Też będziecie mogli zobaczyć mój rozwój. Jak jeszcze się wstydziłem
przed kamerą cokolwiek mówić, teraz dalej się wstydzę, ale już jest lepiej. No, powoli, powoli idziemy do przodu. Popatrz, Roxy, ten to ma kropek. By ci się spodobał, co? Lubisz muchomorki. Dzisiaj będzie film z tobą, to zobaczymy, co będzie. Ale ten to naprawdę chyba najwięcej kropek ma ze wszystkich. No. Tutaj akurat nie ma tych ładnych prawdziwków. Albo ktoś wyzbierał, albo po prostu trzeba jeszcze poczekać. Ale szukamy dalej. Tutaj mamy kolejnego. Taki wygięty troszkę, ale ładny. O, a dziwny ma ten, tą górę. Fajny. Idziemy teraz do takiego lasu, gdzie byliśmy tylko raz. Tam nic nie było, ale bardzo chętnie to zobaczę. Może teraz coś się zmieniło. Idziemy. Zapraszam dalej. Hej, widzicie? Udało mi się znaleźć naprawdę takiego dosyć dużego. O, o kurde. Dobra. Ale... ale chyba jest zdrowy, ale fajny. Naprawdę, super. Grzybek. Twardy chyba, co? Twardy, no. Twardy, trochę trzeba... Nie, żartuję, żartuję oczywiście. Zobaczcie, jaki ładny. Fajny grzybek. Idziemy dalej. Jesteśmy trochę dalej i uważam, że zawsze jest ważne, że jak znacie jakieś miejsca, to starajcie się obchodzić te miejsca, żeby bardziej eksplorować las. I Ania tutaj weszła, ja przed chwilą znalazłem takiego naprawdę dużego, ale zobaczcie, jakiego maluszka, taki mikroskopijny. Ale Ania go wyciągnie. Jak ja go zobaczyłam, to nie wiem. No właśnie, bo one są bardzo podobne do tych grzybów tutaj, nie wiem, jak one się nazywają. Jak ktoś zna nazwę, to może mi podpowiedzieć w komentarzu. Ale zobaczcie, jaki mikroskopijny. Chociaż wczoraj, przedwczoraj znalazłem takiego jeszcze mniejszego. Idziemy dalej, bo tu jednak są grzybki. Udało mi się znaleźć kolejnego, ale jeszcze troszeczkę obejdę, bo może jakiś tutaj stać. Znajomy, kolega, brat, młodszy. Mamy tutaj takiego jednego, fajnego. Spójrzcie. To już jest 11 w tym lesie, czyli tyle co z moją siostrą w sobotę. O. Dobra, potem go oczyszczę, bo lecę do Ani. A ten jest w ogóle młodziutki, bo ma biały. Nie wiem, nie chcę mówić tego słowa, bo jeszcze się pomylę. A ktoś będzie się śmiał, że nie znam się, no więc wolę tego nie mówić. Może tu jeszcze drugi będzie. Szukamy dalej. Właśnie znalazłem tego jednego i przed chwilą mówiłem, że drugi by się przydał do kolekcji. Jania szła w moją stronę i oczywiście znalazła. Więc rekord jest pobity z soboty, z tego miejsca. 12 sztuk ładnych prawdziweczków. O, jakie fajne. Dobra, idziemy dalej. Teraz trzeba pobić jako z drugiej strony. Mały przystanek na herbatkę. Ale chcę wam pokazać taki fajny mech. Nie mam pojęcia, co to za mech, co to za rodzaj, ale takie placki są. Super to wygląda. Nie mam grzybka, żeby położyć. Na pewno by było lepiej. Chociaż tutaj... Kurde, tutaj rosną dwa w te. A, to też... To, Ania? Muszę zawołać Anię. To są jakieś jaja. Gadam dookoła. To są chyba te koźlarze białawe. Nie będę ich wyrywał, bo jeszcze zdjęcie chciałbym zrobić. Kolejny raz coś nagrywam i znajduję przy okazji, jeszcze w takim pięknym miejscu, co chciałem wam pokazać. Pokażę wam, jak to wygląda, ale wiecie co, tak przed chwilą pomyślałem, że nie będę ich zrywał. Okay. Może zostawię dla kogoś, im się ucieszy. No weź. No dobra, ale aż ich szkoda brać, zobaczcie, w jakim mchu one rosną. No dobra. Ja bym zostawił. No dobra, Ania mnie. To Ani. O, ale, aż, no ja wyrwę. O, ale piękne koźlaczki. O, tak się prezentują na tym mchu. Bajka. Naprawdę bajka. Dziurki zaklepiemy. Może następne wyrosną. Będzie trzeba pamiętać, gdzie jesteśmy. Znaczy ja wiem, gdzie jesteś.
jesteśmy na tym naszym miejscu. Zawsze tutaj przynajmniej jednego znaleźliśmy, a dzisiaj już mieliśmy wychodzić i Ania tradycyjnie, jak to Ania, wypatrzyła pięknego grzybka. To jest 14. O. Ale tutaj mają naprawdę fajne te kapelusze. Się błyszczą. Proszę bardzo. Oddaję w ręce, które leczą, które wyszukują grzybków. Jest dużo samochodów tutaj. Przed chwilą widzieliśmy, że jacyś ludzie tędy przeszli. I no na pewno byli tutaj, bo to jest takie miejsce pierwsze, które raczej trzeba, do którego raczej trzeba zajrzeć, więc no jest fajne, ale jak tyle osób przechodzi, to zazwyczaj ciężko cokolwiek znaleźć. Jestem właśnie w tym samym miejscu, gdzie w sobotę z siostrą znalazłem 3, a tutaj wyrósł taki maluszek, fajny. Kolejna beczułeczka, taka jak lubię. O, ale fajny. Super, młodziutki. Ekstra. To jest chyba 15. Deszczyk zaczyna kropić, ale jest taka mrzaweczka właściwie. Tutaj tradycyjnie taka fajna rodzinka maślaków pstrych. Bardzo lubię je zbierać, naprawdę. To Ania zacznie z jednej strony, a ja tutaj mam z drugiej. Zobaczcie, ile ich jest. Przecież to... Nie wiem, nigdy ich nie jadłem, przyznam. Ania mówi, że smakują jej. Ja spróbuję w tym roku na pewno. Kołpaki mi bardzo smakowały, więc na pewno maślaki będą takie jak podgrzybki, moim zdaniem. Doszliśmy do takiego miejsca, gdzie Ania ostatnio pięknych 5 znalazła. Naprawdę wysłała mi fotkę. A tutaj na ścieżce stoi jeden ładny taki zawodnik. Ale fajne tutaj są grzybki. Naprawdę. Piękne, młodziutkie, widać, że młodziutkie i z fajnym tym kolorem kapelusza. Ania tam szuka, ale nic, na razie, no, właściwie ten to jej. Mamy kolejne grzybki do kolekcji, zielonki tym razem, takie fajne. Ania mi tutaj już podaje przepisy na te zielonki, ale jak macie też jakiś bardzo dobry i sprawdzony przepis, to zapraszam w komentarzach, naprawdę. Będzie miło, jak powiecie coś od siebie. Może każdy ma różny smak, więc można podpasować jednemu, a drugiemu nie. Jestem właśnie teraz na tym moim chyba najpiękniejszym miejscu. Tak bardzo mi się podoba. Znalazłem tutaj pierwszego prawdziwka, nie wiem, 2 czy 3 tygodnie temu i cały czas tu chodzę, żeby coś znaleźć. Byłem z siostrą w sobotę, nic. Wcześniej też byłem 2 razy, też nic. I tutaj przechodziłem, bo pamiętam, że od tamtej strony jeszcze w sobotę mówiłem, patrz jakie tu piękne rosną te, jak one się nazywają, muchomory. No i Ania tradycyjnie zagląda tam, gdzie nikt inny nie zagląda i spójrzcie, co tam nam się pojawia. Jaki. I mówię też do Ani, że całe szczęście, że w sobotę go nie znalazłem, bo był malutki, a teraz jest piękny. Cudowny. Aniu, wyciągaj. Wyciągaj, pokaż, zaprezentuj. A nie wiem, co to jest. To jest jakiś taki śmieszny ryc. Ryc, ale chorowity był. Jak... Jaki ryc? No, chorował, jak był młody. Dobra, zobaczcie, jak fajny. Najładniejszy dzisiaj. Jest taki brudny. Nie będę się łapać. Poczekaj, to ja ci dam tą zmiotkę. No, tu sobie poradzisz. Ale bajka. To widać, że biały pod spodem. Ten oto mają białe, czyli młodziutki. To on, chyba w sobotę on jeszcze nie rozumiem, go zobaczył. Tak. No to ja i teraz... Na pewno nie zaglądałeś tu. Nie, nie, ja przechodziłem tamtędy, bo widziałem tamte muchomory. No nic, jednak Anię dobrze wziąć czasami na grzyby. Żartuję, to Ania mnie bierze. No trzymajcie się, zaraz idziemy dalej i mam nadzieję, że się niedługo usłyszymy. Hej, ten film jeszcze nie wyszedł. Ale będzie niedługo i będzie taka sytuacja, że znaleźliśmy z siostrą w sobotę tutaj takie 2 prawdziwki piękne i powiedziałam taką kwestię, że jakby była moja druga siostra, Bożenka, to na pewno jakbyśmy byli razem, to byśmy znaleźli 3. I ona by to znalazła. I w tym samym miejscu jest 3. Spójrzcie, jaki fajny. Naprawdę. Ale jaki super. Ania jeszcze chce zdjęcie zrobić, więc zostawię, tylko chcę wam pokazać to miejsce. Moja siostra już na pewno też kojarzy. Robiliśmy tutaj zakończenie ostatnio, więc niedługo ten film się pojawi.
Jesteśmy na tym miejscu, gdzie bardzo dużo koźlaczków zawsze znajdujemy, ale okazuje się, że ja nie znalazłem niczego. Tutaj Ania mnie zawołała, żeby czerwoną łebca wyciągnąć. Jest okej, ale właściwie nie ma. Aniu, znalazłaś coś jeszcze? No właśnie, jakoś tak, jakoś słabo tutaj jest. Zawsze było dużo, a może się kończy sezon na koźlaki. Został tylko na prawdziwki. Co my tu mamy? Wełnianka. Albo coś innego. Nasze miejsce. Chciałbym wam pokazać taki wysyp grzybków. Nie mam pojęcia, co to za grzybek, ale wygląda normalnie jak, nie wiem, stokrotki? Takie już wysypane, malutkie. Wezmę jednego do ręki. Co? O, zobaczcie. Jakie giełki. Taki, nie wiem jak to nazwać, ale śmieszny grzybek. Takie pola. Żeby to kurki były, to rozumiem. Albo prawdziwki. Ale to tylko jakieś białe grzybki. Ale fajnie to wygląda z tymchami i świerkami. Teraz, drodzy moi, pokażę wam, jak się chodzi na szaberek. Żeby ładny bukiet nazbierać. Tutaj rosną takie fajne małe słoneczniki. One samosiejki chyba są. Zaraz nazbieram bukiet i wam pokażę. W domu będzie ładnie wyglądał. To właściwie trzeci w tym roku. Że o tej porze jeszcze rosną te, jak one się nazywają? Słoneczniki. Dobra, zbieram. Drodzy moi, tak wygląda szaberek. Dwa piękne bukiety, jeden Ani, drugi mój. Jak mamy trochę grzybów i ładne bukiety do domu. W każdym razie dziwne, że w październiku rosną jeszcze słoneczniki. Więc drogie panie, mamy dzień kobiet dzisiaj. Wszystkiego dobrego, jedziemy dalej na grzyby. Trzymajcie się. Kochani, tak wygląda podsumowanie dzisiaj. Wygląda zacnie, powiem wam. To jest stałe, tutaj rośnie. Słoneczniki z dzierżawy. Tu mamy, ja wiem, może z 40 prawdziwków. Tam pod spodem też są, ale ciężko było wyeksponować wszystko. Tu mamy piękne zielonki, purchaweczki, kurki, maślak pstry. Co jeszcze mamy? A, i mamy kołpaczki i maślaki zwykłe. Już wszystkich tutaj nie udało nam się wsadzić do tych koszy. Znaczy, no, żeby ładnie wyglądało, tak jest okej. Kochani, to my zbieraliśmy dzisiaj takie piękne zbiory. Widzieliście wcześniej, pokazywałem. I tak jak mówiłem, bardzo dziękuję Ani za wszystko, co dla mnie robi. Zaprosiła mnie na swoje miejsca. Dzięki niej mam te zbiory. I chciałbym, żebyście też napisali coś w komentarzach dla niej miłego. Będę bardzo wdzięczny. Moje też miejsce. No, moich coraz więcej, ale jest okej. W każdym razie pozdrawiamy wszystkich. Dziękuję za oglądalność, za subskrypcję, za lajki i komentarze. I właściwie pozdrawiamy, kogo możemy pozdrowić? Dorotę. A ja muszę Magdę pozdrowić, bo ostatnio zapomniałem o Magdzie z zabudowa. W każdym razie Dorotę, Tomka, Anię, moją Dorotę, Bożenkę. Kogo jeszcze? Grzyby Podlasie i wszystkich, którzy kochają grzybobranie, nie? Piękne grzyby rosną. No właśnie, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło. Hej, pa!